Dla większości ludzi pies to po prostu dobry towarzysz i przyjaciel, ale są osoby, które bez niego nie mogłyby funkcjonować. Mogę wszędzie wejść, wszędzie wyjść i w sumie nie ma żadnych barier, prawda? Nie potrzebuję angażować osoby trzecie do tego, aby na przykład gdzieś się, nie wiem, gdzieś się udać, czy na przykład do szkoły, czy gdziekolwiek indziej do pracy, czy na przykład gdzieś pojechać, czy pociągiem, tramwajem, autobusem, gdziekolwiek. Po prostu biorę mopkę i idę. Pani Katarzyna jest osobą słabowidzącą. Od 2 lat korzysta z psa asystującego. Mokka to labrador. Właśnie ta rasa najlepiej nadaje się do tej roli. Z pomocy psa asystującego mogą korzystać też osoby niewidome. Ale oczywiście nie tylko niepełnosprawność wzrokowa umożliwia korzystanie z psa asystującego. Z takiej pomocy mogą też korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową, a także z różnymi chorobami, takimi jak na przykład epilepsja czy cukrzyca. O tym, jak pomocny może być taki pies, przekonali się mali pacjenci oddziału okulistyki dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego imienia profesora Kornela Gibińskiego w Katowicach. Część z nich dochodzi do siebie po wypadkach, w których uszkodzili wzrok. Inni mają poważne wady wzroku. Dzieci poznały przy okazji materiały pomocne dla osób słabowidzących, m.in. obrazki z użyciem alfabetu Braille'a. Wyczuć, co to jest za rzecz narysowana. Bardzo miało dużo elementów złożonych i po prostu ciężko mi było odgadnąć to. Mali pacjenci dowiedzieli się też, jak wygląda komunikacja właściciela z psem asystującym. Przystosowanie zwierzęcia do roli pomocnika trwa ponad 2 lata. W czasie szkolenia pies uczy się reakcji na komendy potrzebne do pracy z osobą o danej niepełnosprawności. Osoby, które starają się o przyznanie psa asystującego, muszą odbyć szereg spotkań przygotowujących, m.in. z psychologiem i instruktorem orientacji w przestrzeni.